Dzień dobry, ja chciałam Państwa serdecznie powitać i podziękować tutaj Fundacji Alabaster za ich pracę, za to, co oni robią dla pacjentów i oczywiście za zaproszenie, żeby Państwu troszeczkę wytłumaczyć na temat tego, co się dzieje w takiej skórze atopowej. Te mechanizmy są bardzo skomplikowane i dlatego ja postaram się maksymalnie takim bardzo przystępnym językiem. Będę musiała niestety dużo ilość takich mechanizmów ważnych pominąć, żeby po prostu Państwo coś z tego uzyskali. Także moja prezentacja mówi o sąsiadach i o płocie. A dlaczego? Państwo wiedzą, że dobrych sąsiadów warto mieć. Jak sąsiadów dobrych się nie ma, to chociażby ten płot, żeby był sprawny. Jak to wygląda w skórze atopowej? Teraz będziemy o tym mówić. Na początku chciałabym zacząć od tego, że Państwo wymyślili, po co nam w ogóle jest skóra. Przede wszystkim. Początkowa rzecz dosyć oczywista, tak? Szczelność. Ona nas oddziela od otoczenia zewnętrznego. Przez to mamy mniejsze parowanie wody, a to jest bardzo ważne, ponieważ odwodnienie jest dla nas po prostu śmiertelne. Ponadto umożliwia nam obronę taką mechaniczną typowo przed bakteriami, wirusami, grzybami, wszystkimi patogenami, które nas otaczają, tak? Wszystkimi mikrobami, które mogą nas potencjalnie zaatakować i po prostu spowodować jakąś chorobę. Oczywiście chodzi o alergeny również, które się znajdują w otoczeniu i które nam mogą też zaszkodzić, jak Państwo pewnie wiedzą. Oraz substancje drażniące różnego rodzaju, które są też w otoczeniu, chociażby nawet środki czyszczące, tak? Dodatkowo skóra jako taka generuje dużą ilość różnych chemikaliów, tudzież takich jakby antybiotyków, które nas chronią przeciwko właśnie inwazji z zewnątrz. No i dodatkowo, jak Państwo też się domyślają, ochrona przed promieniowaniem słonecznym. To jest też bardzo ważne. I teraz poproszę o animację. To jest animacja przygotowana przez taki bardzo, bardzo ważny magazyn medyczno-naukowy Nature Immunology. Mam pozwolenie tutaj, żeby skorzystać z tej publikacji. Będę tłumaczyć, to jest po angielsku, ale ja będę tłumaczyć bez głosu, więc myślę, że może się uda. Tak, proszę. Więc tak, skóra. Skóra jest naszym największym organem, pokrywa oczywiście całą powierzchnię naszego ciała. To, co tu Państwo widzą, to jest powierzchnia skóry, to jest naskórek i to jest ta część rogowa. Martwa część naskórka, która nam się złuszcza, co też jakby daje nam źródło ochrony. Można to przyjąć? Ja muszę przejść chyba tutaj. Więc tak, skóra składa się z trzech takich głównych warstw. Naskórek to jest to, co jest na samej powierzchni. Tutaj skóra właściwa i tkanka podskórna. W skórze, w tkance podskórnej to jest ta tkanka tłuszczowa, którą mamy, niektórzy więcej, niektórzy mniej. Tutaj w skórze właściwej mamy naczynia krwionośne, limfatyczne, również zakończenia nerwowe, mieszki włosowe i gruczoły łojowe i potowe. Na powierzchni skóry mamy też jesteśmy skolonizowani, mamy dużą ilość bakterii, które są nam nieszkodliwe. One są w zasadzie dla nas obronne i pozwalają, żeby inne bakterie wtargnęły. Tak? Jeżeli chodzi o sam naskórek, składa się on tutaj z dwóch takich głównych warstw. Warstwy martwej, to najbardziej zewnętrzne, która nam się złuszcza systematycznie. Oraz warstwy tej żywej tutaj. Na samym dole mamy komórki podstawne. One są komórkami, które bardzo intensywnie się dzielą. One powodują, że naskórek jest w stanie się odnawiać. I to jest taki cykl, najczęściej mówi się o 28 dniach, tak? W ciągu 4 tygodni od dołu do samej góry komórka przechodzi, ponieważ się dzieli i przechodzi do wyższych warstw. Ta warstwa tutaj, to jest ta warstwa martwa. W pewnym momencie tutaj pomiędzy tymi warstwami dochodzi do procesu, kiedy komórki umierają. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ my musimy wytworzyć tą warstwę zewnętrzną martwą. To nie jest nic złego, że komórki umierają. To w zasadzie jest bardzo krytyczne, żeby one właśnie umarły, ponieważ to nam daje tą warstwę, która nas chroni. Warstwa martwa jest dla nas lepsza, ponieważ wtedy inwazja jakichkolwiek bakterii jest jakby bardziej udaremniona. Ponadto oczywiście chodzi do złuszczania tutaj w tej warstwie i to też eliminuje nasze bakterie, które pokrywają nam tą powierzchnię.
te komórki nabłonka, naskórka, nazywają się keratynocytami inaczej, tak? Komórki naskórka, keratynocyty. To jest jedna z nielicznych nazw, które myślę, że warto, żeby Państwo wiedzieli. Kiedy one umrą, te pozostałości komórek nazywają się kornocytami. Ja jeszcze do tego wrócę, także to się utrwali, mam nadzieję. Tu jest skóra właściwa. I to, jak Państwo widzą, jest taki gąszcz włókien. To są przede wszystkim włókna elastynowe i kolagenowe. I to powoduje, że skóra jest sprężysta i ma swoją jakby spoistość. Ponadto widzimy tutaj naczynia krwionośne i limfatyczne. Te włókna, o których tutaj mówiłam, one są generowane przez komórki, które się tutaj nazywają, są pokazane, fibroblasty. To jest mało istotne dla Państwa w tej chwili. Jeżeli chodzi o naczynie limfatyczne, zniknęło nam. Dobrze, to już będzie z daleko to chyba. No niestety, problemy techniczne. Tak, dobrze, to naczynia limfatyczne. Są to naczynia, możesz też naczynia limfatyczne są to naczynia, które po prostu jakby zbierają informacje z przestrzeni między komórkami i niosą te informacje do węzłów chłonnych. O węzłach chłonnych Państwo prawdopodobnie słyszeli już. Tam się dużo dzieje, jeżeli chodzi o obronność organizmu. Jeżeli chodzi tutaj o co w naskórku, to tutaj znajdują się też komórki limfocyty T, które już wcześniej miały okazję jakby nauczyć się na temat jakiejś bakterii i one oczekują potencjalnie na ewentualną inwazję bakterii tej samej, żeby móc dokonać szybkiej odpowiedzi. Te komórki tutaj, które Państwo widzą, to są komórki tak zwane Langerhansa. Są to komórki, które siedzą pomiędzy keratynocytami. Jak Państwo widzą, mają takie bardzo duże wypustki, długie, które po prostu penetrują pomiędzy komórkami, które potrafią nawet penetrować wyżej do tej martwej części. One mają bardzo ważną funkcję w obronności naszej skóry, ponieważ odpowiadają za takie węszenie, czy jakaś bakteria, jakiś wirus się nie pojawiły. I wtedy one dalej przeprowadzają kolejne etapy odpowiedzi immunologicznej w przypadku jakiegoś tam zagrożenia, jakiejś infekcji. Także te tutaj są w naskórku. Ponadto w skórze właściwie mamy bardzo podobne funkcjonalnie komórki, robią dokładnie tą samą robotę, czyli też węszą, czy jakieś zagrożenie gdzieś się nie pojawiło. Wtedy taka komórka wędruje do węzłów chłonnych i tam uczy, edukuje komórki limfocyty, by jakby stawiły się w skórze z powodu jakiejś infekcji i żeby z nią zwalczać. Jeszcze raz pokazują te komórki, które już wcześniej się nauczyły, że coś może przyjść ewentualnie z zewnątrz i nam zagrozić. Tutaj ponadto pokazane są jeszcze komórki, które, jest dużo komórek w skórze generalnie, bardzo to upraszczam w tej chwili. Komórki tutaj te małe, to też są limfocyty T, czyli limfocyty, które w tym przypadku to są takie limfocyty, takie komórki białe ciałka krwi, które nam jakby wspomagają odpowiedź immunologiczną. Jest jeszcze kilka innych rodzajów komórek, ja już nie będę szczegółowo, tutaj może na temat komórek tych tucznych, ponieważ może Państwo słyszeli o histaminie, to jest źródło histaminy w dużej mierze i innych różnych substancji, które również wspomagają odpowiedź immunologiczną. I to jest tyle w tym. Ja jeszcze do tych elementów nawiążę, więc Państwo mam nadzieję, że się troszeczkę utrwali. Więc ja bym się chciała skupić na skórku, ponieważ będę mówiła dużo o funkcji takiej obronnej, w sensie funkcji bariery, tak? Tego płotu, który my mamy, który nas chroni przed różnymi oczywiście zagrożeniami, typu tak jak mówiłam, tak? Bakterie, etc., również alergeny. Później będę też pokazywać, o co w tym chodzi. Więc najpierw na początku chcę Państwu pokazać, jak ten naskórek funkcjonuje. Tak jak mówiłam, mamy dwie części, tak? Warstwę żywą, warstwę martwą. Martwa tu, żywa tu. Komórki to keratynocyty, jeszcze raz.
a kiedy one umrą, nazywają się koronocyty. Tak? To są takie pozostałości już, po prostu resztki. Generowanie się komórek, tych martwych, odbywa się w procesie tak zwanego różnicowania. Czyli po prostu jest to proces, kiedy komórka się specjalizuje, nabiera specyficznych funkcji, które musi mieć, żeby te wszystkie funkcje o szczelności, zabijaniu bakterii i tak dalej, te wszystkie funkcje, o których mówiliśmy sobie, które są bardzo potrzebne nam, one się muszą wykształcić, one nie są od samego początku już tutaj. Te komórki, które są na samym dole, one przede wszystkim się dzielą, to jest ich główna funkcja. Później systematycznie te funkcje kolejne się pojawiają. I w przypadku, jeżeli chodzi o właśnie to utworzenie się tej bariery, która nas interesuje, tutaj w pewnym momencie zaczynają się wytwarzać połączenia między komórkami, tak? One muszą być ścisłe, bo wiadomo, że wtedy mamy mniejszą przepuszczalność, mniejszą penetrację różnych rzeczy z zewnątrz. Początkowo nie ma tutaj w tych dolnych warstwach za dużo połączeń, ponieważ komórki muszą się dzielić i muszą się przesuwać i wtedy te połączenia były po prostu niepotrzebne. Ponadto w pewnym momencie w tej części żywej wytwarzają się różnego rodzaju antybiotyki, tak? Takie jakby związki, które po prostu hamują wzrost lub wręcz zabijają patogeny, bakterie, wirusy itd. To jest tworzone w skórze. Naskórek sam je właśnie nam robi. Tutaj jest jedyna nazwa, którą chciałabym, żeby Państwo zapamiętali, jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej skomplikowane. Filagryna jest takie białko, które się tworzy dopiero właśnie w tej górnej warstwie, bezpośrednio na granicy tych warstw. Ono ma bardzo dużo funkcji w skórze. Okazuje się, że jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o właśnie atopowe zapalenie skóry. No, obniżony poziom daje nam dużo, dużo konsekwencji. To białko tutaj w tej warstwie powoduje, że komórki umierają. To jest to, co chcemy. One muszą umrzeć wszystkie razem, w taki sposób zsynchronizowany, który nam pozwala wytworzenie się tej górnych warstw później. Filagryna po prostu uwalnia się w komórce, łączy się z białkami, z keratynami. Też Państwo może nazwę słyszeli, keratyny w szamponach, do włosów albo w kremach. Keratyny są to takie, tworzą taki szkielet w komórce na tym etapie i połączenie się filagryny z keratynami powoduje, że ten szkielet się zapada. A to nam daje taki efekt, że komórka zaczyna właśnie umierać. Więc to jest bardzo potrzebne białko. Jeżeli filagryny jest mniej, komórki nie umierają w taki sposób, jak powinny na tym etapie. Ponadto druga rzecz, która jest istotna a propos tego właśnie białka, jest to, że też może Państwo słyszeli o naturalnym czynniku nawilżającym, to też na kremach często. Jest to jakby zespół różnych związków chemicznych, które mają taką umiejętność trzymania wody w dużej ilości. One utrzymują tę wodę w tej warstwie. To jest bardzo nam potrzebne, ponieważ nam jakby wspomaga tę barierę, zapobiega parowaniu. Mają też część tych substancji ma funkcję też przeciwbakteryjne, ponieważ obniża pH skóry, a pH niskie, kwasowe jest dla bakterii bardzo niekorzystne, tak? W momencie, kiedy część z tych związków jest generowana po już rozpadzie filagryny, w momencie, kiedy mamy jej mniej, no wiadomo, że tych związków też będzie mniej, tak? W skórze ponadto w warstwie tej rogowej mamy dużą ilość ceramidów, to są znowu z kremów, z szamponów, są to związki pochodzenia tłuszczowego, tak? Już też szczegółowo nie będę mówić, ale one odpowiadają za taką też nieprzypuszczalność i taką elastyczność tej powierzchni. I jeszcze na koniec mamy enzymy różnego rodzaju w skórze, które między innymi na tym etapie muszą się aktywować, żeby dochodziło do tego regularnego złuszczania naszego naskórka. I to jest dla nas wszystko potrzebne. Czyli jak to wygląda? Wygląda tak, że w skórze, w naskórku dochodzi do jakby gromadzenia się tych elementów. To jest coraz więcej elementów, które nam wspomagają ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, tak? I to jest nasz płot. To jest podstawowa jakby obrona w momencie, kiedy mamy do czynienia z jakąś ekspozycją na czynniki zewnętrzne, a oczywiście mamy codziennie. W przypadku atopowego zapalenia skóry natomiast mamy problemy, mamy dużo problemów. Mamy problem generalnie, zaburzony jest ten proces różnicowania. Komórki nie nabierają tych funkcji w taki sposób, jak powinny. One się więcej dzielą niż specjalizują. Naskórek jest grubszy, ale jest bardzo przepuszczalny.
Mam mniej połączeń, mam mniej związków tych przeciwbakteryjnych, przeciwmikrobowych, mniej filagryny, w związku z tym również mniej tego czynnika nawilżającego, mam mniej ceramidów, są bloki pewnego rodzaju enzymatyczne, które po prostu no, powodują, że nie generują się ceramidy w takim stopniu. No i mamy zaburzoną tą oś enzymów, dochodzi do tego zmniejszona ilość czynników, które blokują, czyli inhibitorów, tak? W związku z tym może być sytuacja taka, że enzymy są, ale są nadaktywne i złuszczanie następuje zbyt intensywnie. W związku z tym ta bariera tutaj jest również zmniejszona i też powoduje, że mamy większą ekspozycję na to, co na zewnątrz. No i obniżone pH w tej sytuacji, oczywiście podwyższone pH w tej sytuacji, kiedy nie mamy związków, które nam pH obniżają, tak? Czyli znowu to jest uszkodzenie naszej takiej wrodzonej odporności przeciw bakteriom. Tak jak Państwo widzą, te elementy, które nam tą barierę dają, wspomagają, one po prostu są w dużo mniejszym stopniu generowane, jest bardzo zredukowana ta linia obrony nasza. Czyli mamy dziurawy płot. Tak? Przez taki dziurawy płot się bardzo dużo rzeczy może przedostać. I to są potem efekty, jakie mamy, to znaczy się infekcje, parowanie, złuszczanie i tak dalej. To Państwo sami wiedzą najprawdopodobniej najlepiej. A jeżeli chodzi o sąsiadów, to o co nam tutaj chodzi? Ja tutaj znowu schematycznie taki rysunek pokazuję. To jest naskórek, to jest skóra właściwa. Keratynocyt Państwo wiedzą, komórki, które były pokazane podczas animacji, to komórki Langerhansa i komórki dendrytyczne tutaj w skórze właściwej. One mają tą umiejętność węszenia zagrożeń. One tutaj są w tej skórze u nas. To jest prawidłowy obraz. Ponadto mamy też, tak jak było pokazane wcześniej, limfocyty, które wcześniej już poznały zagrożenie i one sobie tutaj siedzą na skórku, czekają na ewentualne powrotne jakieś taką ekspozycję, powrotny atak tego samego, tej samej bakterii, tego samego wirusa. Oraz komórki T tutaj, limfocyty T również, czyli też białe ciałka krwi, które wspomagają odpowiedź immunologiczną, jeżeli coś się dzieje. No i tak jak to mówiłam wcześniej, będę upraszczać, więc nie będę omawiać wszystkich komórek, tylko znowu te komórki tuczne pokażę, ponieważ jak Państwo widzą, one mają bardzo dużo rozdzielczości w środku. One reagują bardzo szybko na zagrożenie, wyrzucając dużą ilość histaminy i wielu innych jeszcze czynników, które nam są potrzebne normalnie w stanie zapalnym. Natomiast mogą nam dawać problemy, jeżeli tego stanu zapalnego nie powinno być. Więc jak to wygląda w przypadku, kiedy po prostu skóra ma odpowiedzieć na bakterie albo wirusa, tak? Mamy tutaj normalną sytuację, która jest prawidłową sytuacją, tak? Czyli mamy sprawną barierę i mamy inwazję jakiegoś patogenu. Ten patogen sobie nam penetruje. Bakterie namnażają się, więc jest ich dużo od razu, tak? One się starają penetrować jak najgłębiej, bo chcą nam po prostu zrobić maksymalne uszkodzenia i maksymalnie owładnąć naszym organizmem. Dlatego mają też dużą ilość mechanizmów takich jak na przykład umiejętność rozpuszczania naszego naskórka i dlatego są w stanie penetrować głębiej. W takiej sytuacji komórki Langerhansa, one sobie tutaj siedzą w naskórku, tak? Mają te wypustki i węszą zagrożenie. W tej sytuacji, jeżeli jest dużo takich właśnie atakujących nas cząsteczek, czy jakieś, no tak jak to organizm interpretuje, jakiegoś zagrożenia, one się aktywują. Po aktywacji wędrują do węzłów chłonnych, tak? Przez naczynia limfatyczne sobie idą do węzłów chłonnych, gdzie spotykają się z limfocytami T, z tymi komórkami, które będą reagować. I takie nauczone przez nie komórki T, one wiedzą dokładnie, o jaką bakterię czy jaki wirus chodzi, to jest bardzo specyficzna relacja, że tak powiem, one wtedy są w stanie wrócić do skóry i atakować zarażone komórki, eliminować bakterie i generalnie tworzyć dużą ilość związków, które tak jak tutaj wyprodukowywać dużą ilość związków, które po prostu zwiększają nam proces zapalny i jakby nasilają procesy, które powodują, że inne komórki, takie jak makrofagi, które muszą sprzątać cały ten bałagan, się nam do skóry dostają. Te takie wszystkie właśnie związki, które są produkowane, tutaj też znowu w skrócie będę nazywać je cytokinami. Czyli cytokiny są to takie jakby przesyłacze wiadomości w układzie immunologicznym, tak? To takie, to się mówi na to mediatory, czyli w układzie hormonalnym mamy hormony, w układzie
w układzie nerwowym mamy przekaźniki te nerwowe, a tutaj mamy cytokiny i one po prostu przesyłają informacje na temat zagrożenia, na temat co trzeba zrobić, że trzeba przyjść i ten bałagan sprzątnąć do innych komórek. One mają oczywiście taki, produkcja tego ma taki skutek, że no, aktywują inne komórki immunologiczne, które też przychodzą i właśnie kontynuują, rozkręcają ten sen zapalny. Dochodzi oczywiście zabijanie tych zarażonych keratocytów tutaj też. Konsekwencją jest stan zapalny, który jest dobry dla nas, ponieważ eliminujemy w ten sposób bakterie, a także naprawiamy ranę ewentualną, która była. Więc jest to jest to, co byśmy chcieli, żeby było w skórze. To jest jak najbardziej prawdziwy mechanizm. Więc jeżeli mamy sprawną bakterię na skórka, natomiast mamy alergeny, oczywiście tutaj nawiązuję bardzo do tego, że w atopii mamy tutaj tą kwestię alergizacji. Jeżeli mamy alergeny, no one jakby się zatrzymują na jakimś tam etapie, nie penetrują głębiej. W związku z tym ta oś tutaj aktywacji po prostu nie działa, co jest dla nas też dobre, dając nam inną jakby odpowiedź, tolerancję. Organizm uczy się tolerować te niewinne jakby rzeczy, które się do nas dostają z otoczenia. I to znowu jest prawdziwa dla nas sytuacja, ponieważ no, dlaczego reagować na kurz, na roztocza kurzu lub pyłki? No to nie ma jakby potrzeby, tak? One nie są dla nas w żaden sposób groźne, nie zrobią nam, spowodują nam choroby, nie będą chciały zawładnąć naszym organizmem, tak? Natomiast w przypadku AZS-u mamy dużo czynników genetycznych, też środowiska, bo później jeszcze o tym powiem, genetycznych, czyli wrodzonych, tak, z genami przekazanych przez naszych przodków, które dają nam różnego rodzaju problemy właśnie z barierą na różnych etapach. Może być problem z filagreną jako taką, że mamy, to jest najczęstszy genetyczny taki związek, gdzie po prostu no, nie dochodzi do produkcji filagreny w takim stopniu, jak powinno być i to nam daje, jest wystarczające, żeby dawać nam konsekwencje. Ponadto też połączenia pomiędzy komórkami, białka, które je budują, mogą być w jakiś sposób zmutowane i po prostu nie funkcjonować. Coś może być, jakieś zaburzenie na tym poziomie enzymów, największe zwłaszczanie niż powinno być, to też nam osłabia tą funkcję. Ponadto też, wiadomo, ceramidy też mogą być pewne zaburzenia w generowaniu właśnie tych. I w tym momencie no, dochodzi do tej aktywacji bardzo podobnej do aktywacji w przypadku bakterii, czyli alergeny penetrują nam głębiej. Penetrują nam głębiej komórki dendrytyczne, ponieważ nie ma takich dobrych połączeń między komórkami na skórka, one mogą penetrować wyżej, więc są zasadniczo dużo wyżej i są w stanie być aktywowane przez alergeny, które normalnie nie powinny nam w ogóle nic robić, tak? Dzieje się dokładnie to samo. Wędrują do nas w węzłach chłonnych, komórki te limfocyty T wędrują z powrotem i robią czary małych w tej skórze. Ale analogiczna sytuacja, tylko oczywiście my nie mamy zagrożenia, więc jakby nie mamy co usuwać tutaj, nie mamy z czym walczyć. Ale niestety dochodzi do aktywacji innych komórek, rozbuchanego stanu zapalnego. Dodatkowo jeszcze te cytokiny mają, to też jeszcze powiem, mają wpływ na samą barierę. One osłabiają nam barierę dodatkowo, niestety. Więc to jeszcze jest dodatkowa funkcja, która jakby nam to koło zapętla, tak? Stan zapalny, świąt, rozrost na skórkach, który przepuszcza. To są konsekwencje takiej sytuacji. Ponadto może być sytuacja taka, że u pacjentów nie ma jakiegoś defektu, który my byśmy byli w stanie rozpoznać związany z czynnikiem, właśnie z jakąś funkcją bariery, z genem, który tutaj, prawda, by się klasyfikował, ale mogą mieć oni zupełnie inną sytuację, gdzie jest aktywacja jakaś immunologiczna, jest nadmierna aktywacja jakichś komórek przykładowo i to prowadzi do nasilonego stanu zapalnego, chociaż jakby nie byłoby potrzeby znowu. Mogą to być problemy z tymi cytokinami, o których mówiłam, na przykład cytokiny są bardziej trwałe i ten stan zapalny nie wygasa tak, jak powinien, albo bardziej reagować po prostu mogą komórki na nie. Może być, to zwłaszcza widać w przypadku AZS-u, mamy do czynienia przede wszystkim z tymi cytokinami typu TH2, to są te takie alergiczne cytokiny, bo cytokin jest bardzo dużo różnych, ale jakby można je pogrupować w funkcje. No i niestety, o tym też jeszcze powiem, te proalergiczne funkcje, no właśnie, które mamy, jeżeli chodzi o te cytokiny, no nam dają dużo objawów. Ponadto może być problem z takimi sygnałami, które komórki wysyłają, przyciągając inne komórki, mogą być znowu na przykład nadmierna produkcja tych. No i też
są wewnętrzne w komórkach, dendrytycznych komórkach, też w krasnoludach. Mamy różne systemy, które umożliwiają węszenie właśnie tej inwazji i to może być w jakiś sposób zepsute. Jakiś gen na przykład może nie działać i to powoduje, że skóra na przykład nie reaguje w odpowiednim etapie na zagrożenie też. I to też u pacjentów z SBS-em jest częste. Więc co się dzieje, jeżeli mamy sprawną barierę? Czyli nic nam się z barierą na początku nie dzieje, ale mamy jakiś błąd immunologiczny, który powoduje jeden z tych tutaj elementów, który powoduje nasilenie stanu zapalnego. Też znowu to będzie uproszczenie, ale taki przykład tutaj, tak? Czyli mamy bezcenną barierę, alergeny no, nie penetrują, tu nie aktywują komórek w żadnym stopniu, tak jest prawidłowo, jak powinno być, ale niestety same limfocyty albo same cytokiny gdzieś w jakiś sposób są nadprodukowane, coś jest nie tak i to nam daje dokładnie ten sam efekt aktywacji innych komórek i one penetrują do skóry w trudne niszczenie bariery. I nawet jeżeli nie mieliśmy wcześniej problemu tutaj z naskórkiem, to teraz już mamy. Znowu stan zapalny, znowu te same problemy, które wcześniej. Może być kombinacja tych czynników. Może mieć pacjent dwa geny, jeden z jednego systemu, drugi z drugiego systemu, no i to jest wtedy jeszcze gorzej, tak? Ponadto jest wiele pacjentów, których nie możemy bezpośrednio znaleźć jakiejś wady genetycznej, ale jednak różnego rodzaju czynniki środowiskowe też mogą to powodować. Nawet jakby stosowanie niewłaściwych mydeł, to potrafi już to wpływać na ten układ. Więc jeszcze o tych cytokinach typu TH2. Cytokiny jeszcze raz, tutaj sobie podsumujmy, co to są. To są takie przekaźniki wiadomości w układzie immunologicznym. To jest bardzo nam potrzebne, ponieważ komórki muszą się komunikować, żeby przekazywać sobie informacje na temat, czy trzeba stan zapalny wytworzyć, czy nie, czy już trzeba go wygasić, czy jakie komórki, jaki stan zapalny, co to mam tutaj, jaką inwazję powoduje, czy to bakterie, czy to wirusy. I tak dalej. To jest bardzo dopracowany mechanizm, ale jest bardzo skomplikowany, więc nie będę tu szczegółowo. Jeżeli chodzi o cytokiny typu TH2, to są te alergiczne cytokiny, których jest najwięcej właśnie w przypadku różnych chorób alergicznych, nie tylko w samym atopowym zapaleniu skóry, ale właśnie też inne w astmie i tak dalej, mamy dużą nadprodukcję tych cytokin. One potrafią krążyć we krwi i po prostu wpływać na różne układy, nie tylko na skórę, ale na przykład też na płuca. Czy jelita, tak? One nam dodatkowo potrafią usuwać barierę naskórka, tak jak mówiłam. One też redukują naszą odpowiedź tą antybiotykową, tak? Na patogeny, więc w tym momencie u pacjentów mamy częściej nadkażenia, mamy gorszy przebieg chorób wirusowych typu ospa, tak? No niestety to jest konsekwencja, że właśnie tych cytokin jest bardzo dużo. Ponadto aktywują one też limfocyty B, które są komórkami, które produkują nam przeciwciała. Aktywują, ja to też upraszczam oczywiście, powoduje po prostu ta sytuacja, że generuje się dużo tych IgE, tych specyficznych alergicznych przeciwciał i to oczywiście daje nam też uczulenie, tak? Więc jakby no, to się wszystko łączy. Inne czynniki w skórze też nam nic dobrego nie robią, histamina nam nic dobrego nie robi w tym przypadku. Jeżeli jest zagrożenie, histamina jest bardzo potrzebna, bo trzeba tą ranę szybko, ona bardzo pomaga jakby zamykaniu rany, reparacji, pomaga jakby tworzyć stan zapalny na takim poziomie, jaki jest potrzebny. No ale w przypadku akurat atopowego zapalenia skóry, no nie mamy takich potrzeb, a jednak ona tam jest. Więc jeszcze podsumowując, żeby Państwo mieli na pewno tutaj te dwie wiadomości z tej prezentacji. W AZS-ie mamy problemy z barierą, najczęściej jest to wynikające z zróżnicowaniem się keratynocytów, to jest ten nasz dziurawy płot. Mamy aktywację komórek immunologicznych. Może jedno być pierwsze, drugie być pierwsze, ale zawsze mamy te dwa elementy de facto. Czy to ma znaczenie tak de facto dla nas? Tak. Konsekwencje są proste, Państwo wiedzą, objawy skórne, ale inne konsekwencje również typu już psychologiczne, typu jakby wpływu na całą rodzinę, bezsenne noce. Myślę, że jak ktoś ma dziecko z AZS-em albo sam, ma chorobę, no to wie najlepiej. Dodatkowo dochodzi oczywiście do tej alergizacji przez skórę i tutaj okazuje się, że to nie jest tylko alergizacja na te czynniki, które no, byśmy najbardziej podejrzewali, tak? Roztocza czy pyłki. Tu może niestety być też na przykład alergizacja na alergeny pokarmowe, czyli alergeny na przykład orzeszków jemnych. To też było pokazane, że no my jemy orzeszki i tak się też możemy oczywiście zalergizować,
Ale w momencie, kiedy ktoś nie je orzeszków ziemnych, ale w domu gdzieś są, no one potrafią się znajdować nawet wręcz w pościeli. Takie reszty, takie jakieś odrobinki, które no są w stanie nas cały czas uczulić, więc to jest dosyć istotna sprawa. Ja tylko wskazuję, że taki bardzo skrajny przypadek, to jest taki artykuł, który był publikowany kilka tygodni temu w zasadzie, który jest takim skrajnym przypadkiem pacjentki, to jest opis pacjentki, która miała skórę właśnie z AZS-em, tak? Ona, ta skóra jest nieszczelna i wiemy, że już ma problem z barierą. Ona stosowała sobie w dobrej wierze preparaty takie nawilżające z mlekiem kozim, z białkami mleka koziego, no żeby sobie poprawić. I ja nie mówię, że to u każdego będzie w ten sposób działać, tu u tej pacjentki to tylko po prostu pokazuje mechanizm, tak? No niestety po kilku tygodniach ona po prostu przeszła wstrząs anafilaktyczny, ponieważ się uczuliła na ten ser, na produkty z mleka koziego, jadła kozi ser. Na szczęście dla niej się to dobrze skończyło, ponieważ no wyszła z tego, ale to tylko pokazuje, jak te mechanizmy są istotne i dlatego chciałabym Państwa uczulić, że jeżeli chodzi o leczenie, no trzeba dbać o skórę, co tylko możemy robić, jeżeli chodzi o smarowanie, wzmacnianie tej bariery, ale też patrzeć, czym się smarujemy, na ile to może być dla nas bezpieczne. No, są przypadki znane bardzo dobrze o uczulaniu się niemowląt na przykład na migdały, ponieważ stosowane były preparaty dla dzieci z olejkiem migdałowym, tak? W przypadku wysokiego ryzyka, kiedy mamy sytuację, że na przykład oboje rodzice są atopikami, jedno dziecko jest już atopikiem również i rodzi się drugie dziecko, jeszcze nie ma objawów. W tej chwili są takie prowadzone badania, które wydają się dosyć takie obiecujące. Pokazują, że stosowanie tych strategii wszystkich wzmacniających skórę od samego początku, jeszcze przed objawami jakimikolwiek, no jakby albo opóźniają, albo zmniejszają potencjalnie ewentualne nasilenie się choroby, jeżeli ona wystąpi. Także jest to jakaś taka prewencja, którą możemy stosować też. To jest na razie na etapie badań, ale one dosyć tak dobrze wyglądają, więc ja osobiście polecam taką metodę. No trzeba uważać na alergeny, to Państwo pewnie wiedzą. Jeżeli ktoś wie, na co jest uczulony, albo dziecko jest na co uczulone, no to usuwamy, żeby nie powodować dziczenia tych naszych komórek i tej aktywacji tej osi, tak? No i dodatkowo, jeżeli już potrzeba, sterydy i inne leki, które nam wyhamowują po prostu odpowiedź immunologiczną, bo to się znowu będzie zapętlać, im lepsza, im mniejsza odpowiedź, tym mniejsze uszkodzenie bariery, mniejsza odpowiedź i tak dalej. Więc to wszystko jest powiązane. No w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o mechanizmy, które miałam omówić. Miałam pozwolenie na slajd jeszcze tutaj. Ja reprezentuję Fundację Pokonać Alergię. Nam bardzo zależy na takiej w miarę, miejmy nadzieję, tutaj Państwo widzieli, w miarę przystępnej edukacji pacjentów, tak, żeby tłumaczyć mechanizmy, które są bardzo skomplikowane w taki sposób, żeby można było po prostu zrozumieć, jak ktoś nie ma związku z medycyną, czy z badaniami, czy z biologią jako taką, tak? Więc my na naszej stronie publikujemy różnego rodzaju materiały pomocne w codziennej walce z alergią i ja tu mówię ogólnie o alergiach, nie tylko o atopowym zapaleniu skóry akurat. I też interesuje nas promowanie jakby badań naukowych, ponieważ de facto zrozumienie tych mechanizmów prowadzi do tego, że jesteśmy w stanie tworzyć nowe leki, nową diagnostykę, skuteczniejszą, tak? Więc to ja tutaj zapraszam ze swojej strony na naszą stronę www, czy na naszego Facebooka, gdzie też oczywiście publikujemy nowe rzeczy. I tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że było w miarę przystępne i że coś Państwu zostało o tym płocie i o tych sąsiadach. Moje pytanie? Oczywiście. Samo mam. Czy taki proces tych był opisywany? Gdzieś tylko w tej części skóry, która akurat jest pogorszona, czy w absolutnie całym ciele? Jeżeli chodzi o skórę u pacjentów, skóra, która wygląda normalnie, ona nie jest normalna. Ona od początku ma większą przypuszczalność, bardziej paruje i dużo łatwiej dochodzi do różnego procesu aktywacji przez nią. Tak się składa, że po prostu jeszcze nic nie widać, a już procesy się dzieją. I potem dochodzi do tego, że komórki się aktywują, nic nie widać na skórze, wracają do skóry, zaczynają wypuszczać różne rzeczy, my zaczynamy się drapać, bo reagujemy na świąt, niszcząc barierę dalej. Także to już jakby się nakręca, to jest to złośliwe koło w atopowym zapaleniu skóry, że po prostu sytuacja się tylko nam rozkręca, tak? Jeszcze drugie pytanie, bo wspomniałaś o tym, że stosujemy złe mydła. Jakie w takim razie mydła stosować? No właśnie, to jest indywidualna sprawa. Niestety każdego pacjenta to trzeba dobierać po prostu indywidualnie, sprawdzać kilka różnych. Nie ma jednego takiego złotego środka i to Państwo pewnie dobrze wiedzą.
Niestety ja wiem, już zdaję sprawę, że te preparaty są bardzo drogie najczęściej, więc kupowanie 7, żeby próbować, no jest problemem. Ja bym była za tym, żeby po prostu próbować na małych próbkach, jeżeli ktoś ma pożyczyć troszkę, albo żeby zobaczyć, jak to działa, tak? To naprawdę jest bardzo indywidualna rzecz. Natomiast normalne mydła to raczej standardowe w sklepie takie. Niestety nie polecam. One nie wspomagają, one wręcz potrafią niszczyć sobie. Ja mam pytanie, czy można określić, która przyczyna genetyczna akurat dotyczy danego przypadku? Czy... Jest to problem, dlatego że my jeszcze też nie wiemy wszystkich jakby związków genetycznych. Filagryna, ten związek, który jest najczęściej jakby prezentowany, jeżeli chodzi o właśnie atopowe skóry, my jako populacja, tak, mamy około 10% szansy, że mamy taki gen. Ja mogę mieć taki gen, nie mam AZS-u. Czasami jest tak, że po prostu nie widać u każdego, po prostu nie prezentuje się ta wada. Mimo wszystko jest produkowane wystarczająco filagryny, że cały czas jest jednak ta bariera zachowana. Natomiast mogą być kombinacje czynników genetycznych. Musiałoby być robione bardzo poważna diagnostyka, która nie jest dostępna, to znaczy tak na poziomie laboratoryjnych i badań naukowych. To tak jeszcze się robi na populacjach, że się po prostu robi przesiewowo wszystkie geny, które się potencjalnie podejrzewa, że mogą być. Ale to nie jest coś, co można zrobić diagnostycznie sobie każdemu, nie wiem, dziecku, swojemu albo sobie. Są pewne cechy, które mogą jakby w jakiś sposób naprowadzać na przykład na tą mutację właśnie filagryny. Akurat już jest to dosyć takie, jeżeli chodzi o wygląd pacjenta, po prostu są takie cechy, które mogą w jakiś tam sposób nas naprowadzać. Na przykład jakby takie bardzo, bardzo wyraziste linie, tutaj na rynku, to przykład. Bardzo wyraziste linie tutaj, której skóry, ponadto długo utrzymująca się choroba. Ponadto szybko występująca się choroba i choroba, która obejmuje w dużej mierze dłonie, tak? To na przykład może nas naprowadzić, ale nie jest to na 100% zawsze. To może naprowadzić nas na to, że jest to akurat ten problem. Niestety tutaj jest jeszcze sytuacja taka, że jeżeli chodzi o samą filagrynę, ten błąd genetyczny może prowadzić, ponieważ są te wszystkie konsekwencje, w pewnym momencie do wytworzenia się innych też objawów, innych manifestacji tak zwanych alergicznych, czyli na przykład może nam dać alergiczne zapalenie nosa. Okazuje się, że właśnie jak się ma problem z filagryną, ma się problem z układem pokarmowym i ma się alergizację właśnie na pokarmowe alergeny często, astma, wszystko jest niestety powiązane. A istnieje leczenie immunologiczne, jeżeli załóżmy, że określimy 90-50% że to jest ta filagryna, czy istnieje leczenie immunologiczne, czy nie? Przez leczenie immunologiczne, co pan ma na myśli? No nie wiem, jakieś takie leczenie oprócz tego smarowania, tego, no jakieś tak. No w tej chwili są prace nad tym, w laboratorium na całym świecie w tej chwili, bo to jest taki, powiedziałabym, popularny teraz temat, żeby zaproponować pacjentom lek, który będzie zwiększał ilość filagryny w skórze. Między innymi jakby niwelował te problemy, które są, zwiększać obronę samej skóry jako takiej, ale też właśnie nasilać to działanie przeciwbakteryjne w związku z obniżonym pH, tak? To wszystko jest, no teraz to jest jeszcze, myślę, kilka lat niestety, ale są już teraz, na pewno są prace, ja wiem dobrze, że są takie prace, które po prostu takie laboratoria na tym pracują w tej chwili. To by był idealny sposób na dobre. Czy można zbadać? Nie ma takiej instytucji tutaj, że to znaczy w ogóle na całym świecie. To jest wszystko znowu laboratoryjne. Nie ma instytucji, które byłyby w stanie wykonać Państwu dobrze. My sprawdzimy, jaki Państwo mają gen i sprawdzimy, ile ma Pani Państwo mają filagryny w skórze. Można to zobaczyć oczywiście. Można zrobić wybarwienia specjalne immunologiczne, które się robi, żeby sprawdzić, ile tego białka jest w skórze, wziąć kawałek ze skóry i zrobić to. To jest oczywiście możliwe do zrobienia, ale nie komercyjnie, że można sobie zamówić, tak? Chodzi mi o to, czy na przykład odnośnie właśnie filagryny, czy objawy tego może być też właśnie przy testach, tak? Wychodzą małe czynniki, czy te alergii, żeby do odczulania, natomiast IgE cholernie szaleje, jak to powiem. Nie wiem, na ile to jest jakby związek bezpośredni z filagryną. Mówi pani, że są specyficzne, są nie... Tak, nic nie są, a IgE w ogóle są wysokie. Ostatnio wyszło około 15 tysięcy. Może być sytuacja taka, że my nie wiemy po prostu.
na co ewentualnie można szukać alergenu. IgE, specyficzny jest panel, prawda? To nie pokazuje wszystkiego, co temu. Oczywiście no, są sytuacje, które Państwo wiedzą, bo wiedzą z ekspozycji, wiedzą, że reagują na coś, no to wtedy jest jakby łatwiejsza droga, ale też niekoniecznie. Się zdarzają sytuacje takie, że po prostu nie można znaleźć tego. Zdarzają się sytuacje, kiedy w ogóle nie można znaleźć dokładnie, co by było przyczyną, w sensie IgE specyficzną nie wychodzi w ogóle, a IgE w ogóle jest. Zdarzają się sytuacje, że pacjent ma negatywne odczyny w ogóle w tych przeciwciałach IgE kompletnie, natomiast objawy ma po spożyciu, które można bezpośrednio powiązać bez problemu. Może to być związane nie z tym uczuleniem tego typu szybkiego, właśnie tego IgE, tylko związanego z aktywacją nadmierną komórek T, które po prostu po załóżmy półtora, dwóch dniach zaczynają się aktywować na tyle, żeby robić problem. Może być taka sytuacja, niestety. Nie jest to, wiem, optymistyczna może odpowiedź dla Pani, no ale jest to jak najbardziej często spotykana rzecz, że po prostu nie możemy znaleźć nic. Mogą być też różnego rodzaju złożone bardziej takie immunologiczne zaburzenia, które po prostu powodują nadprodukcję IgE w całość, to jest wszystkich IgE losowo, nie sprecyzowanych, że ewentualnie można na to zrobić. To może warto się przejść po prostu do immunologa klinicznego albo kogoś, kto po prostu będzie z punktu widzenia immunologicznego na układ po prostu cały immunologiczny patrzył, nie na tylko alergologizujące rzeczy w ciała. Dziękuję. Ja jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę. Czy może na przerwie, czy w kolorach, bo też nie chcę za bardzo po prostu. Tak, bo to jest a później, ja już wiem, że ja już zajęłam dużo czasu. Kolejnych prezentacji, jeśli Pani pozwoli, żeby później to bardzo dziękuję.